Chciałbym dzisiaj, żebyśmy przypomnieli i skierowali nasz wzrok na Tego, który jest źródłem i fundamentem naszej wiary. E, żebyśmy popatrzyli na Niego takim, jakim On jest. E, I żebyśmy mogli do Niego się zbliżyć, przyjść, e, skorzystać z tego, e, co On ma dla ciebie i dla mnie. E, Prorok Izajasz w dziewiątym rozdziale mówi tak, od pierwszego do piątego wiersza będę czytał. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują wrzniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim, drąg na Jego plecach, kij Jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Moi drodzy, kiedy prorok wypowiadał te słowa, to był ósmy wiek przed narodzeniem Chrystusa. Ale nie to jest ważne, że to tak wcześnie było powiedziane, ale to, co zostało powiedziane, co on przekazał. I zapowiedział tego, który, którego obchodziliśmy pamiątkę Jego narodzenia niedawno: syna Bożego Jezusa z Nazaretu, mesjasza, który po, przyszedł na tą ziemię, aby dokonać naszego zbawienia. Ten sam prorok w siódmym rozdziale mówi: Oto Panna, pocznie i porodzi syna. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na tego, który został narodzony w Betlejem i żebyśmy popatrzyli, tak jak mówi prorok Izajasz, i abyś mógł dzisiaj, aby ja mógł dzisiaj dotknąć się tego, który żyje od wieków na wieki. Abyś mógł doświadczyć jego realności, bo przecież ta obietnica, czy to słowo mówiące o tym, że światło przyjdzie w ciemności, nie jest sobie tylko jakimś tam pobożnym życzeniem, ale stało się faktem. On naprawdę przyszedł jako światłość dla tego zgubionego świata, dla Twojego i dla mojego, dla mojego życia. A więc Jezus, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła. To jest ciekawe, Ewangelista Jan mówi, która oświeca każdego człowieka. Zwracam uwagę na to słowo każdego, to znaczy, że to dzieło zbawienia, ta światłość, to życie, którym jest Chrystus, jest dla każdego człowieka bez wyjątku. To znaczy, nie ma jakiejś grupy ludzi wyłączonych spod tego błogosławieństwa płynącego z faktu Jego narodzenia, Jego przyjścia na tą Ziemię. A więc nikt nie może się usprawiedliwiać ani też czuć zawiedzionym, że może to jego nie dotyczy. Ale Jezus, Chrystus przyszedł dla każdego. Izajasz, i ja lubię to stwierdzenie, tutaj mówi: syn jest nam dany. Nam dany. I chciałbym, żebyś dzisiaj popatrzył na siebie i powiedział: tak, syn Boży, Jezus, Chrystus jest dany mnie osobiście. Bo możesz powiedzieć tak, no dobrze, on jest dany, on coś uczynił dla tamtego, dla drugiego, ale czy dla mnie on także przyszedł, aby mnie ratować i zbawić? I chcę Ci powiedzieć z całą zdecydowaniem i stanowczością: tak. Skoro jest to światłość, która oświeca każdego, który jest dany nam, to znaczy, że dotyczy to każdego bez, bez wyjątku: ciebie i mnie. Słowo Boże mówi, że on, w nim było życie. A to życie stało się światłością dla świata, dla ludzi, którzy mieszkają w duchowej ciemności. Nie ma życia wiecznego bez obecności Jezusa w naszym życiu. I muszę Wam powiedzieć, że ta obecność Jezusa może być tylko w jeden sposób, stać się realnością i rzeczywistością w życiu człowieka. Tylko wtedy, kiedy Ty i ja. Ukorzymy się, kiedy wezwiemy, zaprosimy go do swojego życia, wtedy on stanie się i światłem, i życiem dla każdego serca, którego pragnie i którego potrzebuje. Kiedy czytam ten, te wiersze poprzedzające ten piąty wiersz, Lud, który chodzi w ciemności. I tutaj jest mowa o radości, jak radują się wrzliwa. Tu jest mowa o tym, że będzie, złam, że będzie złamane jarzmo. Ciążące, że będzie złamany kij dozorcy. Te trzy rzeczy mówią mi o tym, co wnosi ten, który został nam dany. Zwróć, zwróćmy uwagę, tam gdzie jest radość, w żniwa, tam jest obfitość chleba. Kiedy Jezus przychodzi, kiedy Bóg przychodzi, kiedy Jezus przychodzi do Twojego i do mojego życia, tam jest pod dostatkiem duchowego chleba. Jest radość. Jest radość. Tam, gdzie Jezus przychodzi, jest y, zwycięstwo, zwycięstwo armii. Ta armia dzieli łupy, radują się weselą, jak przy podziale łupów. Kiedy zbawiciel przychodzi, on wnosi i przynosi w twoje i w moje życie zwycięstwo. Ale także tu jest napisane, że kij dozorcy, jarzmo będzie złamane, on przynosi wolność z niewoli. Diabeł robi zupełnie odwrotnie. Tam gdzie diabeł rządzi, tam jest ciągły głód i nędza, duchowa nędza i duchowy głód. I nic nie jest w stanie człowieka zaspokoić, drodzy. Zdumiewającą rzeczą jest, i to sami bogaci, wybitni, sportowcy ludzie, którzy coś osiągnęli, mówią, czemu ja mam tak ogromny głód? Jeden z takich właśnie ludzi tuż przed śmiercią napisał: Ja nie mogę znieść, mam wszystko, mam rodzinę, wspaniałą żonę, dzieci, mam pieniądze, ale mam tak wielką pustkę, tak wielką pustkę w moim życiu. I to było tuż przed popełnieniem samobójstwa. Ale tam, gdzie jest Jezus, tam nie ma pustki, tam jest radość z obfitości duchowego chleba. Oto syn jest nam dany. Jeżeli ciągle jest w twoim sercu pustka, jeśli ciągle nie wiesz, dokąd zmierzasz, to znaczy, że ciągle nie nawiązałeś bliskiej relacji z Jezusem, ze Zbawicielem. I tam także jest napisane, że on łamie wszelkie jarzmo. Słuchajcie, ileż razy ludzie próbują się wyrwać z różnego rodzaju jarzma, niewoli w swoim, w swoim życiu. Nie są w stanie, ale kiedy zaprosisz Jezusa, kiedy wezwiesz jego, jego imienia, on to swoją mocą sprawi. Ki szatana, tego, który trzyma, tyrana, który trzyma nas w niewoli grzechu. Śmierci będzie złamany i będziesz mógł wyjść na wolność. Moi drodzy, kiedy Jezus narodził się w betlejem. Pamiętacie, było zwiastowane do, do ludzi, do pasterzy: Nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką. Narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Drodzy, wielu ludzi dzisiaj z, tak, yy, z tych gronach chrześcijan śpiewa piękne kolędy, piękne pieśni, ludzie próbują przypominać sobie pytanie: jest tylko, czy rzeczywiście wszedłem w tą bliską, osobistą społeczność z nim? Bo on wnosi radość. Jeżeli Jezus jest w Twoim życiu tam będzie radość Jeśli Jezus jest w Twoim życiu tam będzie pokój. Jeśli Jezus jest w Twoim życiu tam będzie zwycięstwo i wolność to wszystko związane jest z tym dziecięciem, które zostało nam dane które rozprawiło się z mocą ciemności i z diabłem I teraz kiedy patrzę na tego narodzonego w betlejem jak on jest nazwany Zwróćcie uwagę, że tak wiele imion, tak wiele przymiotów zostało określone, przypisane tej osobie, naszemu Panu, naszemu zbawicielowi. Ewangeliści mówią: On jest synem najwyższego, on jest synem Boga, on jest mocarnym zbawicielem. To wszystko możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza, który zapowiada, który mówi o tym, który się narodził w Betlejem. Nazwany jest najwyższym, najwyższym, nazwany jest Panem, nazwany jest Jezusem, czyli Jahwe jest zbawieniem, Immanuelem, czyli Bogiem z nami, świętym, odwiecznym Słowem, Bogiem, jedynym Synem Sprawiedliwym. A więc kiedy mówimy o tym, który przyszedł dwa tysiące lat temu, Przyszedł jako światłość, jako życie dla ludzkości. To chciałbym, żebyśmy go takim widzieli, jakim go przedstawia Ewangelia. I to jest niesamowicie ważne, abyśmy właściwie go rozpoznali, kim on jest. I dalej Izajasz, który nazywany jest ewangelistą Starego Testamentu, mówi tak i mówi o jego imionach w sposób wspaniały i cudowny, mówi Izajasz o nim, że on jest cudowny. Kiedy patrzysz na Jezusa, tego narodzonego w Betlejem, tego, który narodził się z Marii, dziewicy, to patrz na Niego jako na kogoś, to jest cudowny sam w swojej naturze, w tym, kim jest, ale też tym, który ma moc czynić wszelkie cuda i znaki. Samo jego poczęcie z Ducha Świętego, przyjście na ten świat, narodzenie, e, poczęcie w łonie dziewicy jest cudem. I nie potrafimy tego wytłumaczyć. Po prostu przyjmujemy to przez wiarę, tak jak jest napisane: On na, został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z Mary Dziewicy. Przyszedł na ten świat. A więc Jego przyjście jest cudowne. Przecież napisane jest o Nim, że On był po prawicy Ojca, On był na łonie Ojca i przyszedł na tą ziemię, aby się nam objawić. Po co? Już powiedziałem. Między innymi po to, aby rozproszyć ciemności, aby roz zabrać pustkę z naszego życia, aby dać zwycięstwo w Twoim i w moim życiu, aby dać wolność dla Twojego i dla mojego życia od grzechu. Od niepewności, od strachu. Cudowny, słowo, które stało się ciałem. I nie rozumiemy tego, ale to jest faktem, tak właśnie się stało. Biblia mówi, że ten, który był w postaci Boga, przyjął ciało. Ten, który był u Ojca, przyjął ciało. On wyparł się samego siebie ze względu na Ciebie i na mnie. Syn jest nam dany. I nazwą go cudowny. Wiecie, kiedy o tym mówię, ilekroć jakby wracam do tego tekstu, zawsze jestem podekscytowany tym, kim on jest. I chciałbym, żeby Duch Święty dzisiaj to dotykał, jakby strun Twojego i mojego serca, abyśmy zobaczyli, jak, jakim cudownym on jest zbawicielem, Panem dla Twojego i dla mojego życia. We wszystkim upodobnił się do nas, za wyjątkiem grzechu. Kiedy patrzę na, na, na niego, na jego śmierć na krzyżu, to nie była zwykła śmierć, to była odkupieńcza śmierć. On umierał za grzechy całej ludzkości, wszystkich nas. Gdyby nie umarł, gdyby nie oddał życia, nie, nie byłoby zbawienia, nie byłoby ratunku. Zbawienie i ratunek jest właśnie w nim, w tym synu, który jest nam dany od ojca. Czy masz z nim bliską społeczność i relacje? Bo jeżeli będziesz miał tą społeczność, to gwarantuję ci, będziesz widział, będziesz zachwycony tym, kim on jest w swojej naturze i w tym, co uczynił. Całe życie Jezusa jest cudem. A później, kiedy powstaje trzeciego dnia z martwych, kiedy pokonana jest śmierć, kiedy wydarzyło się coś, o czym marzy ludzkość, żeby człowiek żył na wieki, żeby mógł żyć po śmierci, żeby mógł po prostu być ożywiony, on wstał. On wstał i żyje i śmierć nad nim nie panuje. A później został w cudowny sposób zabrany na oczach uczniów do nieba i zasiadł na prawicy Ojca. Izajasz mówi: Syn jest nam dany. On jest cudowny. Cudowny jest poprzez swoje życie, poprzez to kim jest, w jaki sposób przyszedł na tą ziemię i w jaki sposób działał na tej ziemi i w jaki sposób odszedł z tej ziemi do chwały Ojca. Nie mówimy o kimś tam, mówimy o synu Boga Najwyższego, który został posłany ze względu na nas, aby stać się naszym odkupicielem i naszym zbawicielem. A dalej prorok Izajarz mówi, że on jest doradcą, czyli jest kimś, który daje radę, radzi, daje poradę. Moi drodzy, kiedy patrzę do Ewangelii, kiedy patrzę do Bożego Słowa. To mogę widzieć, jak On daje radę każdemu człowiekowi. Do czego wzywa Jezus? Jaka jest Jego rada dla każdego z nas, dla każdego człowieka? Powiem tak: jedno z pierwszych Jego wezwań jest: upamiętaj się, upamiętaj się. Inaczej mówiąc, odwróć się od swoich grzechów, uznaj, że jesteś. Człowiekiem grzesznym, zgubionym, dla którego Chrystus i za którego musiał umrzeć, i właśnie Twoje grzechy, moje grzechy spowodowały, że Ojciec go posłał na tą ziemię. Kochani, my czasami myślimy, że my łaskę Panu Bogu robimy, bo się czasami do Niego odezwiemy, bo czasami coś zrobimy dobrego, ale muszę wam powiedzieć, to jest nic w Jego oczach, bez przelania krwi. Bez Jego przelanej krwi na krzyżu nikt nie może być odkupiony i zbawiony. A On radzi Tobie i mnie, abyś opamiętał się i zobaczył, że bez Jego przelanej krwi, bez Jego ofiary nigdy nie będziesz zbawiony. Wiecie, czasami niektórzy ludzie ocierają się o zbawienie, są bardzo blisko zbawienia, ale nigdy nie wchodzą do Bożego Królestwa. Pamiętacie? Jezus spojrzał, ja wspominałem w czwartek na tego bogatego młodzieńca, mówi, bliski jesteś. Bo on wypełniał wszystkie przykazania, bliski jesteś. Brakuje ci jednego, sprzedaj, rozdaj ubogim swój majątek i naśladuj mnie. I on nie był gotowy zapłacić ceny. Był bliski. W wielu przypadkach Jezus mówi, bliscy jesteście, tak blisko, ale blisko to nie znaczy, że jestem w Królestwie Bożym. Można być bardzo blisko, a zarazem ciągle zmierzać w kierunku zatracenia. Pytanie jest: czy rozpoznałeś w nim kogoś, kto jest od Boga dany ci jako światło, jako ktoś, kto jest cudowny, ktoś, kto jest niezwykły dla Twojego życia i jedyny dla Twojego życia i zbawienia? I czy słuchasz tego, co On mówi? Jezus powiedział tak: Nie ten mnie miłuje, kto słucha moich słów. Ale ten, który je wypełnia. Jest ogromna różnica. Jest wielu słuchaczy, wielu ludzi, którzy kiwają głową, mówią: cudowne to było, wspaniałe to było, dobre słowo to było, tylko co z tego, jak dalej, dalej idą w swoim własnym życiu i grzechach tkwią i nie położyli nadziei i ufności w Jezusie. Po prostu jakby te słowa, które Jezus kieruje, gromadzą sobie kiedyś na sąd będą przeciwko nim bo nic nie zrobili z tą prawdą z, z Jezusem z Nazaretu z Bawicielem, którego ojciec nam tobie mnie dał posłał a więc Jezus pierwszą rzeczą którą robił wzywał upamiętajcie się odwróćcie się od waszych grzechów uznajcie swój grzech to że bez mnie bez mojej łaski bez mojego przebaczenia nie jesteście w stanie wejść do bożego królestwa Jezus mówi: Każdy, który do mnie przyjdzie, nie odrzucę go, albo w innym miejscu mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. To są rady Jezusa. Czy już za Nim podążasz, czy tylko wydaje Ci się, że podążasz? Czy naprawdę On jest panem Twojego życia, czy ciągle nie? On mówi: Weź moc Ducha Świętego dla swojego życia. On, Jezus jest cudownym doradcą. On daje nam niesamowite rady. On mówi, jeśli nie stracisz swego życia dla mnie, nie możesz wejść do Bożego Królestwa. Albo będziesz pra, zachowywał dla samego siebie swoje własne życie i szedł swoimi własnymi drogami według własnych myśli, i stracisz je, albo rzeczywiście oddasz całego siebie dla mnie. Tak więc, on jest cudownym doradcą. Warto jest nie tylko słuchać. Słuchać słuchaczy jest wielu, ale wykonawców jest bardzo mało. Nie ten mnie miłuje, który słucha mojego słowa, ale ten, który je wypełnia. Ten jest, który mnie miłuje. Czy go miłujesz? Czy, go, czy wypełniamy Jego słowo? I słuchajcie, to też dotyczy tych, którzy poszli już za Panem. Czy trwamy w wypełnianiu słowa? Inaczej mówiąc, czy trwamy w wierze i w miłości do Pana? Bo to jest ciągle aktualne. Bo mogłem kiedyś rozpocząć dobrze. Ale dalej, czy, czy ja jestem tym, który wypełnia słowo? Stara się, aby to słowo było częścią mojego życia stylem mojego życia on nazwany jest Bogiem mocnym ja lubię e, mówić o Bogu który jest pełen mocy Bóg nie jest słaby on ma wszelką moc na niebie i na ziemi kiedy Jezus powstał z martwych tam jest napisane powiedział dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi Jezus nazwany jest Bogiem Mocnym, podobnie jak Jachwe w Starym Testamencie, w Piątej Mojżeszowej, u Jeremiasza czytamy, że, że on jest Bogiem Mocnym, Potężnym, Najwyższym, Mocarzem, bo to znaczy to słowo El-Gibbor, Bóg Mocny. Mojżesz pisze tak: Obrzeżcie więc nieobrzeskę nie Waszego serca. A waszego karku już nie zatwardzajcie, gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem Panów Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów. Nie możesz Boga przekupić niczym. On jest Bogiem, jest pełnym mocy. Kiedy patrzę na Jezusa, kiedy patrzę to, co piszą ewangeliści o nim, kiedy on ucisza. Wzburzone jezioro Genezaret ucisza burzę. Jedno jego słowo, kiedy mówi ucisz się, i ono staje się ciche i łagodne. Kiedy patrzę na Jezusa, który idzie po wodzie, jest Bogiem mocnym, jest potężny. Kiedy patrzę na Jezusa, który przeprawia się na drugą stronę jeziora Genezaret, i wiecie tylko jedna rzecz, nakazuje temu legionowi ponad trzy tysiące demonów, które wiązało tego człowieka, nakazał im wyjść z niego. I one wyszły i ten człowiek, który był bez zmysłów, tracił zmysły, chodził nagi, nie, nikt nie był w stanie go poskromić, mieszkał w grobowcach, w jednej chwili przez słowo Jezusa. Został uwolniony. I dalej ewangeliści mówią: Siedział u stóp Jezusa, ubrany, przy zdrowych zmysłach i mówi: Ja chcę iść z Tobą. Ale Jezus mówi: Zostań, powiedz w swoim domu, co Ci Bóg uczynił. I nadadzą mu imię: cudowny, nadadzą mu imię: doradca, nadadzą mu imię: mocny Bóg. On jest Bogiem. Jakby to samo jest, co o Jachwę jest powiedziane o Nim. Pan jest ze mną jako mocarz straszny, pisze Jeremiasz w 20 rozdziale, wierszy 11. Pan jest ze mną jako mocarz straszny. Kiedy patrzę na Jezusa, On zawsze przychodzi o właściwym czasie. Może myślisz, gdzie On jest? Tyle Go proszę, tyle... Wołam, wzywam Go, ale tak jak przyszedł we właściwym czasie do tego opętanego, tak we właściwym czasie przyjdzie do Ciebie, do mnie, do naszego życia. Pełnym mocy nad siłami przyrody, pełnym mocy nad demonami i złymi duchami. On powiedział, że każdy, kto w Niego uwierzy, będzie mógł też deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic mu nie zaszkodzi. On ma moc nad wszelką chorobą. Drodzy, cieszymy się, że medycyna z jednej strony poszła tak daleko, że w wielu przypadkach możemy korzystać z jej dobrodziejstwa i z wykształcenia lekarzy. Ale nie zawsze tak jest. Jedno jest pewne: Jezus ciągle uzdrawia. Amen. On nadal ma moc nad wszelką chorobą i niemocą nadal ma moc. I dadzą mu imię Bóg Mocny. Biblia mówi: i uzdrawiał. Nie tylko niektóre choroby. Tu jest napisane: uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Chorobę i niemoc. Te słowa określają, że to dotyczyło nie tylko somatycznych schorzeń, ale także schorzeń, chorób duszy załamania nerwowego, depresji. Uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. To jest to słowo w Izajaszu 53:4, że on choroby nasze i niemoce nasze wziął na siebie. I to słowo choroba oznacza chorobę, niemoc, boleść, słabość i cierpienie, a to słowo niemoc oznacza. Ból fizyczny i cierpienie umysłowe. On to wziął na siebie, na swoje ciało zranione i przybite. To słowo, jego sinościami jesteśmy uzdrowieni. To słowo, siność, oznacza pręgę i ranę i siność. On był zmasakrowany. Jego ciało, jego plecy to była jedna wielka rana. A później został przybity do krzyża. Jego ranami Ty i ja jesteśmy uzdrawieni. Jest moc, On ma moc, aby Cię uleczyć. On zapłacił cenę i za grzech, ale także za nasze choroby i niemoce. Łukasz pisze, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego ręce i uzdrawiał ich. Wiecie, cudowną rzeczą jest jak możemy widzieć, jak Bóg dotyka i uzdrawia, z różnych chorób. Doświadczyłem tego nieraz, kiedy modliłem się za ludźmi, jak Bóg ich dotykał i uzdrawiał, czasami natychmiast, czasami po jakimś czasie. Czasami dotyczyło to kobiet, które nie mogły mieć dzieci. I ci ludzie w ufności przychodzili do modlitwy, i kiedy modliłem się i modliliśmy się w imieniu Jezusa, po jakimś czasie. Te osoby przyszły do mnie, Pastorze. Oto mogłam zajść w ciążę, mam dziecko. Oto Bóg wysłuchał modlitwy. On ma moc nad wszelką chorobą i nad wszelką niemocą. Jest cudownym Bogiem, cudownym Zbawicielem. Kiedy Twoje ciało jest pokryte trądem kiedy gnije na Twoich oczach, kiedy czujesz ten smród gnijącego ciała, wypadających o, gałek ocznych, odrywającego się nosa czy uszu w wyniku trądu. I to Jezus dotyka trędowatych. Mówi, chcę, bądź uzdrowiony. I On staje się zdrowy. Jeśli przejrzycie sobie w internecie, jak wygląda trąd, czy człowiek chory na trąd, z czego Jezus uzdrawiał, to powiecie, o, oh, to jest niesamowite. W jednym momencie, w jednej chwili ludzie byli uzdrawiani z czegoś, co było nieuleczalne, w czym nie można było pomóc. On ma moc nad wszelką chorobą, ma moc nad wszelkim zniewoleniem. Wiecie, że są różne zniewolenia: narkotyki, alkohol, gry komputerowe. Internet, który staje się powoli zniewoleniem dla wielu. Ludzie potrafią godzinami spędzać w internecie. Mówią jakoś czas tak szybko mija. Ale kiedy mają wziąć Biblię, są znużeni, zmęczeni, nie są w stanie się skupić. Ale wystarczy, jak tylko wejdzie na stronę internetową nagle, ożywa. To jest też symptom czegoś, czegoś bardzo wyraźnego. Moi drodzy, Jezus uwalnia nas. On ma moc nad śmiercią. Wskrzesił młodzieńca z Nain, Łazarza sam powstał z martwych i pokazał, że życie nie kończy się tutaj na tej ziemi, ale że zmierzamy do wieczności. Ale to co jest najcudowniejsze, on ma moc odpuścić grzechy. Kiedy Jezus odpuszczał grzechy, mówi: Idź, grzechy są Ci Twoje odpuszczone. Faryzeusze byli zdumieni, tylko Bóg może odpuścić grzech. Kochani, każdy człowiek zbawiony powinien mieć tą świadomość: wiem, że Bóg mi przebaczył grzechy, bo je wyznałem, bo prosiłem Boga i doświadczyłem wewnętrznie. Mam tą świadomość, że Bóg mi przebaczył. On przebacza nasze przestępstwa, nasz bunt, nasz nierząd, nasz spór, naszą złość. Bo tu jest Izajaszu 53,5, Zraniony jest za występki nasze. I to jest to słowo, które to oznacza. I za winy nasze, które oznacza przewrotność, zepsucie, nieprawość. Oto patrząc na Jezusa, chcę, żebyś widział, że jest tym, który jest Bogiem mocnym. A dalej jest coś zdumiewającego. Nazwany jest Ojcem Wieczności. Ja powiem tylko krótko. On jest tym. To Słowo świadczy o Jego boskości. Tak jak Ojciec jest wieczny, tak samo On jest wieczny w swojej istocie. Nie ma początku ani końca. Od wieków na wieki jest. I jak mówi Słowo Boże, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a... Bogiem było Słowo. On jest Bogiem. I tu Izajasz to wyraźnie podkreśla o Jego wieczności. I ostatnia rzecz. Nazwany jest księciem pokoju. Księciem pokoju. Drodzy, żyjemy w czasach, gdzie będzie coraz większy chaos, coraz większy niepokój, ale ci, którzy należą do Jezusa, będą mieli w swoim sercu. Ich umysł będzie zachowany w Bożym pokoju. Kochani, kiedy mówię o Bożym pokoju, kiedy Słowo Boże mówi o Bożym pokoju, mówi o czymś, co wynika z obecności Pana w Twoim i w moim życiu. Ten pokój Boży w żaden inny sposób nie staje się naszym udziałem, jak tylko przez relację, społeczność, wspólnotę z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bo On żyje. Bo On jest. Pokój Boży będzie strzeg waszych serc i waszych myśli, mówi Słowo Boże. Jezus mówi: Pokój mój daję wam nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Zwróćcie uwagę, coraz więcej będzie strachu, ale ty i ja, ci, którzy należą do Chrystusa. Dlatego, że Jezus jest pokojem, jest księciem pokoju. Twoje i moje życie może być pełne pokoju. Mówię, może. Bo z jednej strony ten pokój Boży jest dany nam w sposób taki naturalny, kiedy przychodzimy do Chrystusa i oddajemy Mu nasze życie. Wtedy On wypełnia nas pokojem, jakiego nigdy wcześniej żeśmy nie doświadczyli, radością, jakiego, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, miłością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. I mamy świadomość, że mamy życie wieczne, że nie musimy się bać. Życia tutaj. Ani bać się śmierci. Ale diabeł chce nas ograbić z tego pokoju. Zwróćcie uwagę, że to słowo o Bożym pokoju jest w kontekście, żebyśmy wszelką troskę złożyli na niego. A więc troska pozbawia nas pokoju. Inaczej mówiąc, tak prosto mówiąc, brak wiary, zaufania sprawia, że dziecko Boże, które być. Powinno być pełne pokoju Bożego. Wpada w panikę, zaczyna się bać, nie może spać w nocy, lęka się, ale Jezus jest księciem pokoju, abyś mógł spokojnie położyć swoją głowę, zasnąć, obudzić się, bo On jest cudownym Bogiem i On daje cudowny swój pokój do naszych serc. W sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. I powiem tak: pokój Boży, który wynika z wiary, zaufania i społeczności ze Zbawicielem, ten pokój Boży nie oznacza, że Ty i ja nie będziemy w duchowej walce czy w jakimś zmaganiu z przeciwnościami. Będziesz miał pokój pośród ogromnych walk. Popatrzcie, Gedeon w księdze sędziów, szósty rozdział, kiedy on boi się, bo Midianczycy ten kraj najeżdżali, rabowali, pustoszyli. Tam pan się mu objawił jako pan jest pokojem, jak weszalom. I za chwilę Gedeon miał ruszyć do walki. Miał stawić czoła przeciwnikowi. A więc popatrzcie, pokój Boży, który wypełnia nas, to jest pokój, który jest dany mi w momencie, kiedy wszystko dobrze się układa, ale też będę pełen pokoju Bożego, kiedy będę musiał stanąć do walki o moją wiarę, kiedy pojawią się przeciwności przeciwnik czy burze, ale Ty będziesz pełen pokoju, nie będziesz wpadał w panikę, ale Duch Boży, pokój którym jest Jezus i który daje Jezus, będzie chronił Twojego umysłu od wszelkiej paniki i zamieszania. Amen? On jest księciem pokoju. I wiecie tylko w jeden sposób, kiedy powiesz, Panie, wypełnij mnie Twoim pokojem i kiedy położysz ufność w nim. Wiecie, Izajasz 48 rozdział, wiersz 17 mówi: Tak, gdybyś był zważał na moje przykazania. Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie, gdybyś był zważał. Inaczej mówiąc, będziemy mieć więcej i więcej Bożego pokoju, kiedy będziemy pełnić Jego słowo, kiedy będziemy posłuszni Jego słowu, kiedy nie będziemy zbaczać z Jego dróg. Popatrzcie, co było w życiu Jonasza. Rozpętała się niesamowita burza, dlatego że zszedł, odszedł od Bożej woli i uciekał od Bożego oblicza. Ale pokój wrócił wtedy, kiedy Jonasz pokutował, wyznał grzech i powiedział tak wypełnię Twoją wolę, Panie. A więc On jest tym, który daje pokój, a z drugiej strony, Ty i ja musimy tego pokoju pilnować i strzec. Nie pozwól troską, nie pozwól problemom. Aby wzięły górę nad pokojem, który daje Jezus. A kiedy masz Boży pokój, to nie martw się, kiedy coś się wali, coś się sypie, miej, zachowaj pokój. Czerp siłę ze swojego Pana, z jego życia w Tobie. On da Ci łaskę, abyś przeszedł zwycięsko przez te trudności, tak jak Gedeon z łaski i mocy Bożej rozprawił się z przeważającym liczebnie wrogiem. Gdybyś był zważał, kochani, zważajmy na jego słowa, na to, co on mówi. I kończąc, będziemy za chwilę się modlić. Chciałbym przypomnieć historię tej kobiety, koreanki, w czasie wojny koreańskiej, która dostała się do niewoli jako koreanka z południa i była w więzieniu. Żołnierzy Korei Północnej, i skazano ją na karę śmierci tylko dlatego, że jej ręce nie, nie przedstawiały żadnych oznak pracy fizycznej. Potraktowano ją jak szpiega, burżuja, i młody żołnierz rano wyprowadzał ją na egzekucję. I ona tak idąc, nagle uświadomiła sobie, jako starsza kobieta, Nigdy swojego życia nie oddałam Chrystusowi. Chodziłam do zboru, śpiewałam pieśni, ale nigdy nie uznałam w sobie grzesznika i nigdy nie prosiłam Jezusa, aby mi przebaczył. I tak coś tam mówiła sobie, rozmawiała sobie, i wtedy, i wtedy nagle zaczęła się modlić. Panie. Za chwilę mam umrzeć. Jestem grzeszną kobietą. Niczym sobie nie zasłużyłam na to, ale proszę, przebacz starej kobiecie jej grzechy i zbaw mnie tak, jak zbawiłeś Łotra na krzyżu. Wiecie, to nie była modlitwa o tak sobie, płynąca z głębi jej serca, z przekonania. I mówi, nagle poczułam głęboką radość. Już nie bałam się śmierci. Pokój niesamowity wypełnił moje serce i zaczęłaś idąc, zaczęła sobie śpiewać, wielbić Boga. Do młodego tego koreańskiego żołnierza powiedziała, obudziłam się dziś rano pełna strachu, teraz mam pokój. Kochani, czy mamy ten pokój? Czy jestem gotowy, czy gdybyś dzisiaj umarł? Wiesz, czy będziesz z nim, czy bez niego? Czy masz pewność zbawienia dzisiaj? Powiesz, jestem młody, życie przede mną. To nie jest żadna gwarancja. Ten żołnierz wykopał dla niej dół. Ona pyta: Masz jakieś kobiety ostatnie życzenie? Ona mówi tak: Chciałabym się pomodlić o zbawienie Twojej duszy. Nie było, nie było strachu. Nie było lęku, był pokój i radość, że za chwilę ujrzy Zbawiciela. Uklęknęła i zaczęła się modlić. Panie, otwórz oczy tego młodego chłopca. Może miał 18 lat. Otwórz oczy tego młodego chłopca. A on stał z tym karabinem i miał ją zastrzelić za chwilę po tej jej, jej spełnieniu jej ostatniego życzenia i zaczął płakać. I mówi kobieto, kiedy patrzę na ciebie, widzę moją modlącą się matkę przy łóżku o mnie. Podniósł karabin i strzelił w powietrze. Mówi, uciekaj, uciekaj. Mamy cudownego Zbawiciela. On tutaj jest, drodzy. On tutaj jest i przyszedł na to nabożeństwo, bo powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Czy jesteś zbawionym człowiekiem? Bez względu na to, starszy, młody, czy jesteś zbawiony? Czy masz Boży pokój? Czy świadomie wyznałeś, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Jezusa, aby ci przebaczył? Jeżeli nie, teraz jest czas. Jest jeszcze czas. Nie wiemy, czy za tydzień się będziemy mogli spotykać. Prawda? ale mamy tego który jest cudowny który jest doradcą który jest księciem pokoju bogiem mocnym ojcem odwiecznym powstanim aby się modlić czy chcesz go uczcić czy chcesz go uwielbić teraz to chciejmy w paru krótkich modlitwach Bogu podziękować jeżeli ktoś ma na sercu ale jeżeli chcesz jeżeli wiesz, że nie jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem, bo nigdy tak naprawdę mu nie zaufałeś, nigdy go nie zaprosiłeś do swojego życia, to nic, że ktoś jest religijny. Wielu religijnych ludzi jest ciągle niezbawionych, bo nigdy nie położyli ufności w Chrystusie. W Jego świętej przelanej krwi nie pokutowali szczerze. Po prostu tak po prostu na dokładkę Bóg jest w ich życiu. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Jesteś żywy. Jesteś stały. Panie, dziękujemy Ci, że Ty, który narodziłeś się w Betlejemie, przychodzisz powtórnie, aby zabrać kościół. Dziękujemy Ci, że to przyjście Twoje jest tak bliskie. Tak wywyższamy Twoje imię. Błogosławimy Twoje imię. Panie, w nasze serca. Kiedy będziemy wracać do domu, tak proszę Cię, Panie, abyśmy rozmyślali, kim jesteś dla nas i abyśmy z wiarą przychodzili do Ciebie i nie pozwolili, aby jakiekolwiek problemy, trudności zabrały nam radość i pokój z naszych serc. I proszę, wypełniaj nas Twoim pokojem i radością zbawienia. Amen.